I przed chyba miesiącem albo jakiś czas temu, to jest zawsze bezpieczne określenie, tak. Widzieliśmy się z Irkiem i mówiliśmy o tym, że taka inicjatywa powstaje, że ona jest reaktywowana tak naprawdę, że odbudowujemy te fundamenty, które gdzieś tam kiedyś powstały i obiecaliśmy konkrety. I dzisiaj będzie konkretnie, ponieważ jesteśmy we wrześniu, więc weszliśmy w nowy sezon naszego kościoła, mówimy o miłości. I wiadomo, faceci, miłość, my ją mamy w sobie, my ją czasem okazujemy nawet, ale nie mamy łatwości w rozmawianiu o niej. No i więc pierwsze pytanie, które już tak od razu z grubej rury, jak będziemy się spotykać, Irku, to o czym będziemy mówić? Bo pewnie o miłości też. To jest tak, że jest sporo takich tematów, które zidentyfikowaliśmy, że są potrzebą, pewną potrzebą, żeby się nią zająć, konkretnie facetów z Mińskiej, tak? Czyli nie mówimy o jakichś hipotetycznych tematach dla mężczyzn, których jest wiele, ale wiemy, że mamy co najmniej 3 pokolenia, które są zaproszone, czyli takich powiedzmy 20-latków i około, 30-latków i 40+, również będą starsi, tak? I każdy nieważne, w której grupie my jesteśmy, to tak, jest nieistotne. Nieistotne zupełnie, bo na tym właśnie nam zależy, żeby był taki przepływ między generacjami. I można powiedzieć, że jest kilka tematów takich wspólnych, natomiast każda z tych grup, generacji można powiedzieć, ma swoje tematy. I wśród tych tematów za dużo nie mogę też zdradzić, bo są te tematy, które tak gdzieś z głębi... No też kobiety nas słuchają, zgłębi, także jakby tak. nie całą zasłonę odkrywajmy. Ale może tak, może jeśli powiem o kilku takich tematach, to kobiety chętniej wyproszą w sobotę rano swoich kolegów narzeczonych i mężów. Bo jest to na przykład obszar jakby kwestie związane z tym, jak znaleźć tę właściwą kobietę. Gdzie ją znaleźć, w jaki sposób, jak postąpić, żeby ona stała się żoną. Wiedząc, że większość z nas tutaj, braci z Mińskiej, ma małżonki, więc możemy pomóc tym, którzy jeszcze ich nie mają. Kolejny etap i te wyzwania rosną, jak być dobrym mężem. Kobiety. Nawet z jakimś stażem myślę, że to taka odnowa się przyda, wiesz? To myślę, że... Absolutnie, absolutnie. Bo mężem się jest, nie bywa, tylko jest. Tak? Bardzo lubię to zdanie. Więc potrzebujemy wiedzieć, jak być takim Bożym mężem, Bożym człowiekiem w domu, w funkcji męża. No i oczywiście często ojca. Więc jak być dobrym ojcem, i tutaj kilka podtematów, jak być dobrym ojcem noworodka i takiego małego dziecka, powiedzmy czworakującego i w wieku przedszkolnym, jak być dobrym ojcem nastolatka, jak być dobrym ojcem dorosłych dzieci. To jest to. No i też są problemy na przykład związane z pracą, jak zachować twarz, jak być uczniem Jezusa w miejscu pracy, w miejscu właśnie, takim zupełnie właśnie. Świeckim. Ten kaganek nosimy wszędzie właśnie, prawda? I faceci, gdzie nie pójdą, to ten nasz, ogólnie tak. Wszyscy, którzy jesteśmy w społeczności, czy wszyscy, którzy chcemy tę Ewangelię nieść dalej, myślę, że musimy w każdym miejscu się odnajdywać, tak? A nie zawsze... Tak, myślę, że faceci mają trochę grubszą skórę mimo wszystko, jednak my musimy o tym trochę częściej, trochę bardziej rozmawiać, więc ja się bardzo cieszę i szczególnie mnie na przykład osobiście te tematy ojcowskie będą bardzo interesowały, bo tutaj myślę, że pole do poprawy jest ogromne, ale to myślę, że dla każdego i ta praca, tak. Nawet nie najważniejsze jest to, że ta praca jest, tylko że chcemy ją robić i że to jest taki pierwszy krok tak. Do tego, żeby to i działało. I koncepcję mamy taką, żeby pozwolić, że jakby nie mamy gotowych odpowiedzi na każde z tych pytań. Oczywiście w całym cyklu męskich spotkań będzie czas na to, żeby zaprosić eksperta w temacie, bo mamy też i w społeczności i mamy dobre kontakty na zewnątrz, żeby przyszedł ktoś, kto się zajmuje na przykład nastolatkami, etc. I to jest pewna możliwość, będziemy z niej korzystać. Natomiast przede wszystkim chcemy, żeby mężczyźni z Mińskiej mogli między sobą się wymieniać tymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że również tymi złymi, czyli tym, co zrobiłem nie tak. I uwaga, podnoszę flagę, masz szansę nie popełnić moich błędów. To właśnie myślę, że z takich wydarzeń bardzo często też ze sceny się uczymy, bo to, czy pastor opowiada o takich wydarzeniach. Nawet w piśmie są też takie nauka przez błędy. My niestety jesteśmy, stety albo niestety, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego też i w szkole i tak dalej. Bardzo często pokazywane są negatywne przykłady, żeby właśnie pokazać te
to nauczanie z perspektywy tak nie rób, tego nie rób, bo to jest ta rzecz, która może cię gdzieś tam oparzyć. Powiedziałeś o tym, bo tutaj jakby nie mamy podręczników, nie mamy gotowych odpowiedzi, nie jesteśmy szkołą, jesteśmy zgromadzeniem formalnym, takim po prostu grupą facetów, która chce ze sobą i nad sobą pracować, chyba nad sobą przede wszystkim pracować, żeby być lepszym kumplem, kolegą, przyjacielem, mężem, ojcem. Nie mam podręczników, więc powiedz, to czego oczekiwać od tego spotkania, albo czego nie oczekiwać od tego spotkania? Często, kiedy ktoś myśli, męskie spotkania, będzie się działo, będzie przygoda, przeżyjemy coś strzelnica, razem, wyjazdy, jeepy, kajaki w grudniu, tak, skąpanie się w potoku i tak dalej, będzie na to miejsce, za 2 tygodnie ruszamy z grupką, bo nie każdy może chodzić po górach, ale ruszamy w góry, ruszamy w Tatry, zapowiedzi są takie, że będzie śnieg, więc przygotowujemy się jak na wyprawę niemal zimową, ale tu chciałem podkreślić, że leży mi ogromnie na sercu, aby mężczyźni, którzy będą do nas przychodzić na te spotkania, nie mieli zbyt wielkich oczekiwań właśnie na taką przygodę. To będzie dodatek, to są świetne rzeczy, przy których budujemy relacje, bo w emocjach, to jest taka prosta psychologia, w emocjach się lepiej poznajemy, natomiast bardzo mi leży na sercu, żeby ci, którzy przychodzą, mogli liczyć na to i jakby z takim nastawieniem przychodzili, że jest szansa, że ktoś ich wysłucha, jeśli będą chcieli mówić, jest szansa, że oni posłuchają kogoś, komuś mogą pomóc i jest ogromna szansa, granicząca z pewnością, że się po prostu lepiej poznamy. I to są takie dla mnie podstawowe przesłanki dlatego, żeby faceci w ogóle się spotykali i okazywali sobie miłość w ten sposób. Taką męską miłość. Padło to słowo klucz. Jednak faceci chcą, potrafią okazywać sobie miłość. Niekoniecznie musi padać to słowo. Fajnie, jak jesteśmy braci, mówimy sobie też czasami, to w kościele da się to słyszeć, więc fajnie, jak sobie to też jest mówimy. Jest to braterska miłość. Ale faceci, ja też ze swojego życia wiem, że facet nie zawsze okazuje miłość słowami. Czasem ten czyn jest nawet ważniejszy, lepszy, więc tak jak mówisz, jak przyjdziemy bez oczekiwania, to naprawdę możemy się fajnie i zaskoczyć. Czasem faktycznie tym kajakiem przypłyniemy, może tam wiosłem machniemy, czy jakąś kiełbaskę wciągniemy, ale to nie o to chodzi. Absolutnie, chodzi o to, żebyśmy te słowa dla siebie mieli, te fundamenty budowali razem, no bo tego jest społeczność, tak? To jest ta społeczność przez wielkie S. I tak nas Bóg też wyposaża, to nam wkłada w serca, nad tym będziemy pracować. Wydarzenia, które przed nami powiedzieć, że jedziemy w góry? Jedziemy w góry. 30 września jest wyjazd, to jest od piątku do niedzieli. Zapisy w zasadzie są zamknięte, bo musieliśmy zarezerwować miejsce, natomiast gdyby ktoś jeszcze w ostatniej chwili się zdecydował, to można kontaktować się ze mną przez Messengera bądź przez naszą jak grupę. Jak to w Polsce, tam po znajomości, tam może jeszcze chciał komuś dopchać. Można dopchać, może, tak, czy ale zanocuje. Ale jak się nie uda w góry, to mamy jeszcze śniadanie. Tak, i to jest 30 września, ale już za tydzień, już w tę sobotę mamy śniadanie męskie, czyli takie pierwsze regularne spotkanie. Będziemy się spotykać co najmniej raz w miesiącu. Czasem będzie częściej, bo będzie jakaś dodatkowa aktywność, tak jak na przykład te góry, to są również we wrześniu. Śniadania będą się odbywać w soboty o 8:30. Na te śniadania nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba przyjść. Fajnie, jeśli ktoś da znać na naszej grupce, jeśli dołączy do niej na Facebooku, że przyjdzie, będzie mi łatwiej ogarnąć organizacyjnie, tak wiedząc, ile osób będzie, ale nie trzeba się zapisywać. Zaproszeni są wszyscy faceci w wieku 20+. 20+. Tak, czyli mówimy tutaj o studentach, I emerytach nawet, można tak powiedzieć. Student może być emerytem i odwrotnie, emeryt może być studentem. Najważniejsze, tak, co mają w sercu. Najważniejsze dokładnie, co mają w sercu, albo z jaką ofertą głową przyjdą. Tak. Myślę, że największą zachętą jest to, że jak im nas będzie więcej, tym więcej osób będzie mogło posłuchać, poznać się,
i zachęcić osoby, które na przykład nie mają łatwości w mówieniu, bo my tu jesteśmy gadułami i widać to dzisiaj nawet, ale to o to chodzi, że są osoby, które mają łatwość, mają otwarte serca tak, żeby mówić. Można po prostu może przyjdziesz i posłuchasz. I pobyć z nami, dokładnie, po prostu pobyć dokładnie z nami. I tam się ten Bóg też do ciebie odezwie. Jako, że Ariel, zwróciliśmy się w pewnym momencie do kobiet, które mogą w jakiś sposób zachęcić swoich mężczyzn, to teraz jeszcze jedna rzecz do kobiet. Obiecuję, że spotkanie się nie przeciągnie do sobotniego popołudnia i tak będziemy tego się będziemy trzymać, czyli 8:30, przepraszam, 11:00, planujemy, że zamykamy spotkanie. Mężczyźni, co więcej, ale mamy dzisiaj ofert dla kobiet, mężczyźni mogą przyjść głodni. No właśnie. Dlatego, że SH Południe, męskie południe, zaprasza na śniadanko. Te ręce tutaj zrobią jajecznicę na szynce. Też. Ja też pomagam. Mam już pomocnika. Będzie takie śniadanko, że każdy będzie nasycony. No nic, tylko wykopywać tych facetów z tych domów i żeby przychodzili. Śmy. Koniecznie. Śmy. Będziemy śmy. Tak jest. Słuchajcie, to nie przedłużając, wspaniałej niedzieli wam życzymy. Do zobaczenia, mam nadzieję, ze wszystkimi facetami albo z większością, jak nie w mogę tym miesiącu, słowo? To w kolejnym. Mogę jeszcze oczywiście, słowo? Oczywiście, tego jest studia. Chciałem właśnie prosić wszystkich, którzy nas słuchają, odsłuchają, o to, żebyście się modlili. O to, żebyście się modlili o to, żeby był Duch Święty pomiędzy nami. Żeby przychodzili mężczyźni i ci bez problemów, ale szczególnie ci, którzy mają naprawdę jakieś potrzeby życiowe, żeby mogli znaleźć w tym gronie przyjaciół, braci, ale potrzebujemy do tego modlitwy, bo nie jest to siła takich osób jak my. Potrzebujemy, żeby Pan Bóg dotykał nas, żebyśmy wiedzieli, jak rozmawiać z tymi, którzy przychodzą i każdego, kto tak fizycznie waha się nad tym, żeby po prostu przyjść bądź nie przyjść, otworzyć się, nie otworzyć. Potrzebujemy waszej modlitwy. Nie chcemy być biblijnymi Adamami, którzy stoją biernie, przyglądają się, kiedy kobieta w cudzysłowie popełnia błąd, grzech, a oni za nią. Chcemy, żebyśmy jako mężczyźni stawali w odpowiedniej postawie, brali odpowiedzialność. A to nie jest naszą siłą. Potrzebujemy waszej modlitwy. Amen. Balony wybuchają właśnie, bo Irek mówi samą prawdę. Bez taty nic nie zrobimy. Także módlcie się też za to, żeby ta inicjatywa rozwijała się i żeby pomagała każdemu, kto do nas przyjdzie, otworzy swoje serducho. Więc teraz jeszcze raz miłej niedzieli życzymy razem z Irkiem. Zapraszamy dziękujemy na spotkania. Bardzo. Jak nie we wrześniu, to w październiku, w listopadzie i wtedy, kiedy tylko będziecie mogli. Miejcie wspaniały czas. Notatek dzisiaj nie sprawdziłem, ale trudno. Sprawdzę za jakiś czas. Trzymajcie się wspaniałego czasu i niech to nabożeństwo uwielbienie żyje was przez cały tydzień. Z Panem Bogiem.